Cześć, z tej strony gra w Zero Vlog Literacki, a dzisiaj, moi drodzy, się słyszymy, a nie widzimy, bo to, co dzisiaj nagrywamy, będzie miało formę podcastową. No i tak trochę się może nie do końca dobrze złożyło, że słyszeć nas będziecie prawdopodobnie, może się mylę, ale prawdopodobnie w okresie świątecznym, a temat będzie wyjątkowo mało świąteczny i mało przyjemny i mało sympatyczny, no ale tak wyszło. W zeszłym roku akurat się udało, że w okresie świąt była opowieść wigilijna. No, w tym roku mało świątecznie, bo będzie stalinizm. A będziemy mówić o książce Bohdana Urbankowskiego, między innymi oczywiście o książce Bohdana Urbankowskiego pod tytułem Bal u Kata. To jest książka świeża, wydana teraz chyba w tym roku nawet, jeżeli dobrze pamiętam, chyba tak. I tak, zgadza się. I przeczytałem ją za namową jednego z widzów, pana Mirosława, który też być może niedługo założy swojego vloga i niedługo będziecie mogli go też usłyszeć, do czego już teraz serdecznie zachęcam, znaczy do śledzenia i tutaj pilnowania, jak ten vlog powstanie, czy też blog. I Ludwika, którego znacie pewnie jako radykalnego pasywistę, u niego już też występowałem, więc pewnie wam tam jest znajomy. Więc panowie, jeśli chcecie coś tam o sobie powiedzieć, to zapraszam teraz. Nie, nie chcecie. Dobra. Ja chciałem bardzo podziękować za zaproszenie i przywitać wszystkich państwa serdecznie. Ja również. Mirosław mam na imię. Cisza z mojej strony wynikała stąd, że myślałem, że Ludwik się pierwszy odezwie. No, dobrze. Również dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję na bardzo ciekawą dyskusję. No myślę, że będzie bardzo ciekawa. Zacznijmy może od takiej ogólnej opinii na temat książki. Ja tytułem wprowadzenia powiem tylko, że to jest rzecz o tyle ciekawa, że Urbankowski snuje taką fabularną opowieść o ostatnich miesiącach życia Tadeusza Borowskiego. Tadeusza Borowskiego, którego na pewno wszyscy znacie, bo na pewno mieliście do czynienia z jego twórczością w szkole podstawowej. Z tym, że oczywiście Urbankowski, jak już mówiłem, to są ostatnie miesiące życia Borowskiego, czyli okres zupełnie inny, okres stalinizmu. No i cała ta powieść w warstwie takiej fabularnej, rzecz jasna, no poświęcona jest tym, co się wtedy wokół Borowskiego i w jego życiu już konkretnie działo. Więc no skoro padło na mnie, że to ja będę koordynatorem tej dyskusji, to może od Mirosława zaczniemy, no bo skoro to twój pomysł był, no to zaczynaj tak, jakby krótko na temat twojej oceny książki, tego jak ty to widzisz, jak ci się podobało, jeśli można mówić o takiej książce, że się podobała, no ale wiadomo o co chodzi. No, książka mi się podobała jak najbardziej pod kilkoma względami. Przede wszystkim książka jest atrakcyjna w czytaniu, to znaczy człowiek nie brnie przez tekst z trudnością, tylko jak to się mówi, tekst niesie czytelnika przez swoje strony. A oprócz tego książka może też urzec tym, że jest bardzo wierna faktom historycznym i nie ma tam żadnych niedomówień. To znaczy, na przykład niektórzy mówią, że to jest powieść z kluczem, ale to jest moim zdaniem nieprawidłowe, ponieważ tu nie ma żadnego klucza, tu drzwi są szeroko otwarte, tu występują nazwiska postaci z historycznych, zarówno literackich, jak i politycznych i wszystkie wydarzenia, a ja sprawdzałem ich jakąś tam część, które są przedstawione w książce, miały miejsce w rzeczywistości i generalnie wszystko się zgadza. Także pod względem wierności w prawdzie historycznej Urbankowski też tutaj nie zawiódł, jak zresztą on nas przyzwyczaił także w innych książkach do takiego właśnie pisarstwa. A to Ludwiku, w takim razie ty, jak tam twoja opinia? No myślę, że mógłbym spokojnie powiedzieć, że książkę uważam za rewelacyjną.
do tej pory miałem do czynienia z dwoma książkami Urbankowskiego. W okresie licealnym przeczytałem Czerwoną Mszę. Dopiero wtedy zostało mi uświadomione, jak wyglądał z jednej strony konformizm, z drugiej strony takie wysługiwanie się systemowi socjalistycznemu, bądź nawet wiara w ten system socjalistyczny przez ówczesnych poetów, o których no, dowiadywaliśmy się głównie z podręczników, gdzie w szkole, gdzie te mroczne strony ich twórczości nie były szeroko omawiane, co było takim dla mnie przebudzeniem w pewnym sensie, można powiedzieć. Później zetknąłem się z akurat tą poetycką odsłoną Urbankowskiego, czyli z głosami, z taką poezją metafizyczną, która na mnie zrobiła gigantyczne wrażenie. I wreszcie teraz tutaj za twoją sugestią przeczytałem Bal u Kata, który no, również bardzo dobre wrażenie na mnie zrobił. To z kilku przyczyn. No, po pierwsze, ja interesuję się PRL-em, a zwłaszcza ten okres stalinowski wydaje mi się no, niezwykle interesujący. A po drugie, ta książka dotyka czegoś, o czym również na swoim kanale opowiadałem w takiej audycji pod tytułem Samooszustwo polskiego inteligenta. Czyli co również później Miłosz, tak w zniewolonym umyśle opisywał, czyli jak to jest, kiedy polski inteligent, w tym przypadku pisarz, poeta, zaczyna współbudować, tak, współtworzyć system oparty na kłamstwie i co się dzieje w jego umyśle, kiedy uświadamia sobie, że służy złu. No i tutaj mamy do czynienia z taką autopsją na przykładzie właśnie Tadeusza Borowskiego. Więc to na tyle na początek. To ja zawsze bardzo chętnie przyjmuję taką rolę adwokata diabła, czyli taką łyżkę dziegdziu, bo znaczy nie powiem, to jest dobra powieść. To jest dobra powieść, zdecydowanie. Z tym, że na początku ja byłem zachwycony, a jak kończąc ją, to już doszedłem do wniosku, że jest dobra. Dlaczego skąd ta zmiana? Przede wszystkim mam wrażenie, że lepiej by chyba się stało dla czytelnika, gdyby Urbankowski zrobił z tego dwie powieści, albo trzy może nawet, bo to się rzeczywiście bardzo dobrze czyta, bardzo szybko mi się to czytało. To jak na taką tematykę, no to jest dość dużym tutaj osiągnięciem zdecydowanie, ale mam wrażenie, że część tych wątków prowadzi może nie tyle donikąd, ale w zupełnie inną stronę, bo sama sprawa na przykład procesu Wolbromskiego jest bardzo interesująca, tutaj ważna zresztą dla Borowskiego, ale to mogłaby być zupełnie inna opowieść, opowieść o wyklętych, opowieść o ludziach, którzy no, nie zawiedli, którzy do końca byli wiernym ideałom, a oni w tej powieści no tak no, są, znikają i później w zasadzie no nie wiadomo, nie mamy żadnego ciągu dalszego, dopiero w posłowiu się o tym dowiadujemy, tak? I tutaj jakby tych wątków, które się na Borowskiego nam składają, jest kilka. Jest też kilka postaci, bez których też myślę, że ta powieść by się tam gdzieś obyła spokojnie, nadal byłaby niezła, z tym, że ja rozumiem postawę, podejście Urbankowskiego. Bo wydaje mi się, że on mimo wszystko jednak pozostaje bardziej eseistą, bardziej znawcą epoki, niż jednak powieściopisarzem. To jest chyba takie trochę myślenie na zasadzie, że no tak, ale przecież to był bardzo tutaj ciekawy, zły człowiek, no muszę go wsadzić w tę powieść, tak? I okej, i to ma wielką wartość poznawczą, tylko później no niestety gdzieś nam trochę rozbija akcję, tak? Co oczywiście na samo tutaj czytanie nie wpływa. Jeśli chodzi o wierność faktom, to raczej myślę, że w większości przypadków to tak, no macie rację, że to się jak najbardziej trzyma kupy, to było, to miało miejsce, on tutaj nie zmyśla, z tym, że przypominam, że jeśli chodzi o tę książkę Urbankowskiego, która dotyczy marca 1968 roku, to już tam Ebenezer Reut na swoim blogu wykazywał jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam na drugim, trzecim planie mu tam nie zagrały, tak, które on gdzieś tam
napisał nie tak, jak było w rzeczywistości. I tutaj widzę, że Urbankowski powtarza jedną rzecz, którą mu wytknięto, że to tak wcale nie było, czyli ten holokaust u Marksa. Że Marks niby użył kiedyś pojęcia holokaustu, co jak się dzisiaj tłumaczy, że to w rzeczywistości to nie Marks, tylko Engels, i to też nie użył tego określenia konkretnie, tak jakby Urbankowski chciał, że holokaust, tylko on pisał o zniszczeniu ogólnie narodów, tak, że tam będą takie narody, które w tej dziejowej burzy zostaną zniszczone. Że ten cytat, który tutaj Urbankowski podaje, a w tej książce tylko o nim wspomina, to jest jakaś konfabulacja dosyć stara, tak, która w rzeczywistości u Marksa nie ma. No ale to jest drobiazg. Czy tam rzeczywiście będą jakieś inne rzeczy, które się tutaj gdzieś tam mijają z prawdą? Nie wiem, nie wydaje mi się, bo tak jak w przypadku tego Marca, to były jakieś drobnostki, tak, które on gdzieś tam no, niby poprzekręcał, ale wiadomo, jaki jest Roy, to Roy tam się Ebenezer do wszystkiego przyczepi i wszędzie znajdzie jakąś wpadkę, więc to w sumie też nie świadczy jakoś bardzo źle o tym twórcy. Natomiast rzeczywiście czytało mi się to dobrze, i zwłaszcza ta scena no, tytułowa balu u Kata, tak, to była rzecz po prostu odrażająca, odrzucająca. Taka, która, no nie wiem, myślę, że na długo mi w pamięć zapadnie. A z drugiej strony też mam takie wrażenie, i to będzie się wiązało z moim pytaniem do was kolejnym, że Urbankowski chyba trochę szuka szerszego grona odbiorców z tej swojej książki. I mam ciężko mi ocenić, na ile mu się to udało, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, co oczywiście nie jest tutaj żadnym błędem, że gdzieś tam na drugim, trzecim planie pojawia się mnóstwo postaci, bohaterów, których my znamy. Tak? Więc nazwiska, które są nam powszechnie znane. Jest Konwicki, jest Miłosz, jest Bauman, właśnie tak, właśnie o Baumanie miałem tutaj wspomnieć. Bo... Jest Halina Rudnicka. Tak, Halina Rudnicka. No ale Halina Rudnicka jest, jeszcze Halinę Rudnicką tu można jakoś ocalić, powiedzmy. Stefan Kisielewski. No tam ich są. Znaczy, chodzi mi o to, że Rudnicka na poziomie tutaj swoich, powiedzmy, seksualnych wyskoków najawi nam się w sposób taki, jaki nie kojarzymy na pewno, ale... A na pewno nie kojarzymy z lektur szkolnych, tak, prawda? Tak, z uczniów Spartakusa, ale moralnie jest taką postacią tutaj raczej bardziej pozytywną niż negatywną, no bo ona jednak tutaj sekunduje, prawda, Borowskiemu. Tutaj zabrakło gdzieś tej drugiej kochanki, którą mu przypisywano. No nie wiem, chyba że Urbankowski stwierdził, że to fikcja, że nie było tego drugiego romansu, ale to jakby nieistotne zupełnie, no to w końcu powieść. Natomiast jedna rzecz mnie uderzyła. Jeśli mogę się wetknąć na chwilkę. Tak, na chwilkę. Jak najbardziej. To jest bardzo ciekawe, bo ja zupełnie nie odebrałem tej powieści jako próbującej dotrzeć do szerszego czytelnika, bo ona mi jednak wydaje się dosyć hermetyczna. Myślę, że potrzebna jest pewna wiedza, żeby te wszystkie niuanse i te wszystkie wydarzenia zrozumieć. Wiedza jest raczej szersza, raczej tutaj Urbankowski nie wychodzi naprzeciw czytelnikowi, tylko liczy na jego erudycję i znajomość historii. Więc ja akurat nie odniosłem takiego wrażenia, wręcz uważam, że trzeba być w pewnym sensie przygotowanym do przeczytania tej powieści. Jeśli można, ja bym się tutaj zgodził z Ludwikiem bardziej. Też nie odebrałem tego jako próby poszerzenia. Przede wszystkim Urbankowski jest człowiekiem po 80, spełnionym pisarzem, i jemu to już chyba raczej nie. Takie próby to... No nie wiem, w każdym razie tego tak nie odebrałem, ale jeśli chodzi ja o te... Ja bym powiedział dlaczego, ja może przerwę i powiem dlaczego stąd mnie takie wrażenie. Bo no, zobaczcie na przykład właśnie tę scenę balu u Kata, tak? Bauman, który tam się pojawia, to jest taki znak jakby, no o, zobacz czytelniku, Bauman, tutaj właśnie siedzi Bauman, tak? Postać przecież bardzo znana dzisiaj, ale
w KBW, w którym Bauman służył, tak jak tutaj to jest oddane, no takich Baumanów były dziesiątki tak naprawdę. O większości z nich my dzisiaj, bo jakiego on tam się stopnia dosłużył? No niezbyt wysokiego, tak? My dzisiaj o tamtych pozostałych nie wiemy. Natomiast Urbankowski pokazuje nam, i dlatego takie odniosłem wrażenie, pokazuje nam tylko i wyłącznie, znaczy głównie tych, którzy później jakąś tam karierę zrobili, tak? W tej dziedzinie albo w jakiejś zupełnie innej, tak? Dlatego mamy tam właśnie tego Baumana, Miłosza, Konwickiego, całą masę różnych innych mniej lub bardziej sympatycznych postaci, że on skupia się jednak na tym środowisku no, związanym z literaturą, z kulturą, natomiast ci ludzie w tamtym momencie, w latach 50. byli jednymi z wielu, tak, prawda, bohaterów, więc tutaj miałem takie wrażenie, że to jest taka próba, no bo wiecie, po ostatniej biografii Baumana to myślę, że w Polsce każdy, kto się literaturą chociaż interesuje, no to wie doskonale, kim Bauman był. O ile wcześniej byłbym w stanie uwierzyć w to, że mogliby być tacy, którzy by go nie kojarzyli, a jego przeszłości to jak najbardziej, tak? Więc dlatego, no, zobaczcie na przykład na sprawę Miłosza. Ona tak naprawdę tu nie... Ja już zapowiadam, że się nie zgodzę, ale dokończę. Ja też nie. Okej, w porządku. Bo zobaczcie, na przykład sprawa Miłosza nie popycha nam w ogóle fabuły do przodu. Ona jest jako taka ciekawostka, bo tu no, mówi się o tym, o Miłoszu, tak? Gdzie on tu jest, czy on uciekł, czy on nie uciekł, czy on się ukrył, tu czy on woli chłopców, czy on woli dziewczynki i tym podobne rzeczy. Więc mam wrażenie, że to jest taka próba właśnie dojścia do czytelnika no, poprzez pewne skojarzenie. A, Miłosz, dobrze, kojarzę. A, Bauman, dobra, rzeczywiście kojarzę to nazwisko. Więc jeżeli się ze mną nie zgadzacie, to właśnie słucham teraz jakby odpowiedzi, próby odpowiedzi na pytanie, dla kogo waszym zdaniem jest ta powieść? Bo tu jeszcze dodam jedną rzecz. Czy to nie jest tak trochę z tym balem u kata? Jeżeli się ze mną nie zgadzacie, to czy przypadkiem nie jest trochę tak, że być może, no być może rzeczywiście nie liczył na to Urbankowski, ale może gdzieś tam przespał tę możliwość uderzenia właśnie w szerokie grono czytelników taką powieścią, która by mogła zedrzeć te łuski z oczu. Ja się nie zgadzam z prostego powodu. Otóż po pierwsze, jeżeli chodzi o te zasadnicze postaci, czyli postać takich propagandystów, no to obok głównego bohatera, którym jest Borowski, występuje niejaki Guranowski i Koźniewski, którzy nie są powszechnie znani i ale oni to się oni nie tutaj mogli pojawić. Tak, natomiast te postaci, o których mówisz, występują w tle. Tak. I wydaje mi się, że to jednak było środowisko, które się blisko ze sobą trzymało. Bo jeżeli na przykład porównamy sobie to z dziennikami, które no po prostu były zapisami bez nadziei na publikację prawdopodobnie dwóch osób, na przykład Leopolda Tyrmanda, dziennik 1954, czy Stefana Kisielewskiego, tak, dzienniki, no to tam również nieustannie odnajdujemy odniesienia do postaci, które dzisiaj kojarzymy. I nie miało to na pewno na celu poszerzenia tak kręgu odbiorców, no tym bardziej, że jak już powiedziałem, oni nie liczyli na to, że prawdopodobnie, że to w ogóle kiedykolwiek zostanie opublikowane, czyli to raczej by wskazywało, że było to pewne środowisko, które się spotykało, które się ze sobą przyjaźniło i ja bym upowiedział, że to jest raczej tutaj taki realizm Urbankowskiego. Jeszcze ostatnią rzecz powiem i oddaję Mirkowi głos. Otóż na początku miałem podobną obawę do tego, co powiedziałeś, kiedy tam padło nazwisko Stefana Michnika. Kiedy to przeczytałem, obawiałem się, że to pójdzie troszeczkę w stronę takiego piętnowania tych negatywnych bohaterów. Za łatwą stronę, tak. Tak łatwą i moim zdaniem nie poszło to w tą stronę absolutnie. Nie poszło. Nie poszło. Został zachowany zimny osąd, realistyczny opis. Nie widać tutaj specjalnie emocjonalnych jakichś elementów w narracji Urbankowskiego, więc już oddaję głos, bo dużo zabrałem czasu. Dobrego Milchowi.
Ja się zgadzam z Igorem pod tym względem, że faktycznie tam jest dużo drugo-trzecioplanowych postaci, to znaczy w książce, nie w ogóle w literaturze, właśnie tak jak Bauman, albo co moim zdaniem dużo ciekawsze, Rajch Ranicki. Ale no, co u mnie to nie wywołuje odczucia, że to jest próba poszerzenia grona odbiorców, tylko raczej tylko i wyłącznie odczucie niedosytu, bo ja bym chciał po prostu o nich dużo więcej poczytać. Ale ja rozumiem, że gdyby on rozwinął kurczę, każdą z tych postaci, no to by wyszły trzy tomy takie, jak ta książka, więc może być, że mógłbym tutaj podyskutować, czy nie ma, jak to się mówi, zbyt dużo grzybów w tym barszczu. Tak. Ale na pewno nie odbieram tego jako próbę poszerzenia, bo to by szczerze mówiąc, że on napisał o Baumanie. No było dużo oficerów w KGB, ale nie każdy z nich został później Baumanem, czyli filozofem, który przez pewne środowiska w Polsce był reklamowany, był no, wręcz wynoszony na piedestał geniusza, dlatego Urbankowski się do takich osób odniósł, albo właśnie do Miłosza, no noblista przecież, no to popatrzmy jak, co ten... No, patrzmy na ten fragment życia noblisty. Tak samo właśnie Rajch Ranicki. Nie ma sensu, moim zdaniem, nie było sensu albo wymyślać osób tutaj na tym odcinku, albo pisać o takich, którzy później by nic nie znaczyli. Tak, i to jakby tutaj z tym się zgodzę, że znaczy, z drugiej strony mamy całą masę anonimowych, prawda, jakichś tam funkcjonariuszy i tym podobnych bohaterów, natomiast to jakby przy tych osobach chodzi mi tylko o to, że miałem wrażenie, że on tak jakby zwraca uwagę czytelnika. O tu czytelniku pada nagle nazwisko wśród tych, więc jakby zrozumiałe jest to, że to są ludzie, którzy później się zapisali, więc tak jak mówisz, przypatrzmy się im wcześniejszym losom, to zupełnie jest zrozumiałe. Zresztą ja nie odbieram tego jako czegoś złego, takiej próby poszerzenia pola czytelniczego, no jeśli to tak można powiedzieć. Ale po prostu miałem takie wrażenie, że to temu może służyć, bo no, mamy też wielkich nieobecnych, tak? Mamy, nie mamy, tak jak wspomnieliśmy, no Tyrman się nigdzie nie przewija. Malewska również się nigdzie nie przewija, chociaż to może bardziej zrozumiałe, bo Malewska wtedy była bo to lata 50. Nie, no to mogłaby, to z Gołubiewem mogłaby się pojawić, bo Gołubiew tutaj się przewija. Dobraczyńskiego nie pojawił. On raczej nie miałby okazji się pojawić tutaj, był outsiderem zupełnym. No to tak, oczywiście. On mógł ewentualnie się z tymi bardziej niepokornymi zadawać. Czy on raczej zresztą... mógł zadawać z Borowskim jakoś specjalnie. Mhm. Ale on tutaj bardziej opisuje te postacie, które się, no... użyjmy takiego kolekwializmu, umoczyły tak. Się w ten system. No Gołubiew się no, nie umoczył. Także co on by miał o nim napisać? Aha. Ale ja chciałem nawiązać do tego, co Ludwik mówił, do tego, że to jest raczej książka dla takich, którzy już coś tam liznęli. Jest parę takich bardzo, bardzo stuprocentowych przykładów tego. Jest taka rozmowa, ja to mam nawet zaznaczone na stronie, czekajcie, gdzie to było, 105, gdzie piją Koźniewski z Borowskim i Borowski w pewnym momencie mówi, wrzuca zdanie zupełnie przypadkowo, a jego imię 44. Uh-huh. Na co Koźniewski zdrętwiał i mówi, coś ty powiedział? I później to się kończy. No to właśnie trzeba się orientować, tak. Że Koźniewski był przecież jednym właściwie najbardziej aktywnym TV, właśnie o pseudonimie 44, ale tutaj wciąż nie ma tego w ogóle. 33 chyba sobie odjął 11. Tak, o, oczywiście. Dobrze pamiętam. Tak. Albo na przykład sprawy z Mołojcami. O. Jak on tam, jakiego zastanawia się właśnie, kto tam w ogóle kogo zabił, którego Mołojca zabili, kiedy i po co, nie? To jest ta sprawa tego mordu założycielskiego. To też trzeba się mniej więcej chociaż orientować w tej pierwszej grupie inicjatywnej i tej całej historii, prawda? Także tutaj tak, Ludwika dzisiaj popieram bardzo. Dzisiaj takie nazwiska jak Winder na przykład, no nie są powszechnie... Nie są. Przywoływane, prawda? No, więc do historii należy. Ale z drugiej strony Oskara Schindlera też mamy, który tutaj też nam w zasadzie jakoś akcji specjalnie do przodu nie posuwa, tak? No a jest. Nie posuwa. A jest po prostu. Znaczy, bo zwróćcie też uwagę, że tu jest mnóstwo takich, ja bym powiedział,
nie wiem, czy to dobre określenie, ale takich legend miejskich, jakichś takich historii z tamtego okresu. A on pięć prostujących, tak, tak. Na przykład ta historia o matrioszkach, tak? Czyli że jakby Związek Radziecki, ja tu wyjaśnię, jeśli ktoś nie wie, nie słyszał o tym wcześniej, że Związek Radziecki miał sobowtórów praktycznie wszystkich znaczących polityków z tych państw satelickich, więc na wypadek jakby śmierci to momentalnie podstawiano osobę, która no później jakby pełniła tę samą funkcję. No i tutaj jest taka historia, że Bierut został zastrzelony w jakimś przypadkiem przez pijanego NKWD-stę i podstawiono kogoś zamiast niego, tak, kto po prostu dalej już wykonywał rozkazy bez mrugnięcia okiem. Więc takich historii tutaj będzie bardzo dużo, ale bo ja wam powiem jeszcze tak, no ja mam tutaj dużo do czynienia z uczniami, z licealistami też między innymi. I co jest ciekawe, że o ile Borowski cieszy się sporą popularnością wśród uczniów, bo to jest niby z jednej strony, no jakby te jego historie to są martyrologiczne, jakby na to nie patrzeć, ale to jest takie zupełnie inne spojrzenie, coś z czym ci młodzi ludzie nie mieli wcześniej do czynienia. Więc oni bardzo często przychodzą, jak rozmawiam z nimi, oni mówią, tak, no świetnie, omawialiśmy na lekcji, wspaniała sprawa, te opowiadania, w ogóle ja chcę więcej poczytać na ten temat. No i ja pytam, a dobra, a biografię Borowskiego wam, nie wiem, streszczano, opowiadano, no że był w obozie, no że żona jego też była, tak, ale mówię, a później? No że samobójstwo popełnił, co najwyżej, tak, i nic. Nic zupełnie w szkole się w ogóle o tym nie mówi. Jeszcze jak ktoś tam ma rozszerzony polski, to pokolenie Pryszczatych, no to może tak, ale to jest wszystko. To jest wszystko, nic więcej się o tym nie mówi. I jakby dlatego też wydaje mi się, że to może być powieść, która może chwycić. To znaczy ciężko mi sobie wyobrazić, że nagle, nie wiem, w szkołach się ją zacznie omawiać, ale być może u kogoś, kto jednak no, wyniesie takie wspomnienie z liceum, że tutaj ten ciekawy Borowski i po latach na przykład opowieść o nim, no to będzie pewnie ciekawe, przeczytam sobie, tak? I to też jakby sam dobór tej postaci, bo ja wiem, że to była postać bardzo ciekawa, bardzo interesująca, tragiczna, przecież to tragizm to jest coś, co nas bardzo interesuje. Więc sam ten dobór to może być też trochę taka próba dotarcia do szerszego czytelnika, ale w tym nie ma chyba niczego złego. I powiedzcie mi, no jak sądzicie, dla kogo waszym zdaniem ta powieść jest? To może... Ja jeszcze chciałbym się odnieść do tego, co wcześniej powiedziałeś, bo tutaj zarzuciłeś, że pewne postaci, pewne wątki nie popychają na przód akcji. Ja myślę, że to może być takie troszeczkę ukąszenie związane ze współczesnym rozumieniem powieści, której wszystko musi pełnić jakąś funkcję, prowadzić akcję naprzód, muszą być jakieś wolty, jakieś wszystko musi znaleźć swoje zwieńczenie, a ta powieść jest po prostu nie dzisiejsza, ale w tym dobrym znaczeniu, bo gdybyśmy sobie sięgnęli na przykład, nie wiem, do Balzaka czy tam do Flauberta, no to tam również mają być oddane pewne realia, ma doprowadzić ta narracja do zanurzenia się w daną epokę, w życie danych ludzi i tam też wiele rzeczy nie znajduje rozwinięcia. Więc ja bym powiedział, że to jest po prostu realistyczna powieść biograficzna, do której nie należy mieć podejścia takiego konsumpcyjnego, której to ma być utrzymywana bardzo usilnie uwaga czytelnika i wzbudzać w nim dreszcze i tak dalej. Po prostu nie taki był jej cel, więc ja tylko tak uzupełnię. Znaczy tak, moja niezgoda polega z tym, ale dobrze, ale to czyli uważasz, że to jednak taka powieść elitarna, bym powiedział, tak? No bo chodzi mi o to, że wiesz, jakby... Nam te historie są mniej więcej pewnie znane. Wiadomo, że nie ze szczegółami, tak? Możemy tutaj mówić o tym, że ta powieść nam na pewne szczegóły otworzyła oczy, no ale wiedzieliśmy wcześniej, tak? Jak to było, kto się umoczył, kto się nie umoczył, prawda? Więc czy to nie jest trochę tak, że Urbankowski wpada w taką pułapkę przekonywania przekonanych? Znaczy dla kogo?
Powiedz Mirku, ja tak. Potem odpowiem. Dla kogo? Dobra. Bo to można, jeśli chodzi o grupy wiekowe w ogóle, bo to też moim zdaniem by tutaj trzeba było poruszyć, to na pewno od późnych klas licealnych wzwyż, tak. Bo tam to jest okrutne, tam jest wulgaryzmów jest dużo i to jest, no nie wiem, w ogóle tego nie widzę, jak czyta to jakiś 15-16 lat. Nie, to nawet wiesz. Dobra. Wiadomo, bo jakby muszą znać język ubecki, czysty realizm. Ale, tak, no te sceny, prawda, jak on, najbardziej, ja w ogóle, bo ty mówiłeś, Igor, że ciebie najbardziej ruszyła ta scena balu. Notabene też historyczna postać, facet się nazywał Śmietański i jego fizjonomia jest do obejrzenia w internecie. Ten kat. To był ten, co strzelał Pileckiego między innymi. Tak. A asystował mu ten Drake, który organizował ten bal, tak? Tak. Także pod tym względem, no mówię, to jest powieść bardzo, można powiedzieć, dla starszej młodzieży, no i później wyjść. Tak, dokładnie. I to ja bym ją nazwał powieścią, nie ma takiego rodzaju, a może demaskatorską. Mhm. Bo co do tego przekonania przekonanych, to ja się coraz bardziej dziwię, ile osób jest, okazuje się, nie wie o tych sprawach. Niestety przez ostatnie tam 20 czy 30 lat był bardzo silny trend do zamazywania tych spraw i to jest między literacka próba ustawienia właściwego oświetlenia na pewne sprawy i na pewne postawy, jeśli chodzi o polskie elity. I moim zdaniem tego nigdy nie jest za wiele. Ale to ja nie twierdzę, że za wiele, wiesz, tylko mam taką obawę, że po prostu nie sięgną po tę książkę ludzie, którzy jakby to powiedzieć, bo na przykład ja jak usłyszałem, że książka o ostatnich latach życia Borowskiego, no to ja byłem zafascynowany, bo to jest ten okres w jego życiu, który mnie bardziej interesuje niż jego pobyt w Auschwitz, tak? Dlatego, że o tym się bardzo mało mówiło właśnie dlatego, a wiedziałem mniej więcej, oczywiście wiedziałem, co tam się działo, co tam się wyprawiało, tak? Natomiast obawiam się, że tak jak no powiedzmy patrzymy na BookTube'a, no na tę sferę czytelniczą, prawda, którą my znamy, no bo rozmawialiśmy nieraz, Irek i ty, i Ludwik, ty również, tak, te osoby, które jakby czytają, recenzują, wrzucają lepsze lub gorsze recenzje i wydaje mi się, że no nie widziałem u nich recenzji, ale to już jakby kwestia wydawcy, tak, który tutaj może nie zadbał o reklamę, nie wiem, ale że dobrze by było, gdyby ta powieść do nich dotarła, a mam taką obawę, że może nie dotrzeć. Ja znaczy, odwróciłbym... Ja troszkę... Proszę, Mirku. Ja króciutko, ja bym odwrócił twoje pytanie, dla kogo ta powieść nie jest. Na pewno nie jest, a to jest dość duża grupa ludzi, którzy sobie raz kiedyś tam wyrobili pogląd, a najczęściej się z nim urodzili i już nic tego poglądu nie zmieni. To oni faktycznie, no moim zdaniem tak tego typu książki nie mają co czytać, bo ich nic nie przekona. Ale jeżeli ktoś chce serio zwrócić... poznać epokę. Oczywiście to ona nie wyczerpuje tematu. Mhm. No moim zdaniem to jest bardzo udana próba literacka, tak. Jeśli o to chodzi. Tak, jeszcze jedną rzecz ci powiem, ale zauważ, bo tutaj zrobiłeś w sumie taką znaczy ciekawą rzecz powiedziałeś o ludziach, którzy się na pewien pogląd zapatrzyli, tak, i są w niego zapatrzeni. Zauważ, że przecież to samo jest z głównym bohaterem książki. Przecież Borowski przez 3/4, w zasadzie 90% tej książki, no nie dopuszcza do siebie. Do niego dochodzą sygnały, ale on nie cały czas idzie, brnie. No ale finał go chyba jednak jakoś się rozgrzesza, no może za duże słowo, ale pokazuje, że chociażby ta sytuacja konradowska, tak, chociaż zadał sobie to pytanie i dopuścił do siebie tę myśl. Więc może nie spisujmy tych ludzi na stracenie, bo może jest dla nich jakaś tam szansa.
Co więcej, sam Urbankowski ich nie spisuje na stracenie, dlatego że, a to już wiem spoza książki, bo słuchałem paru wywiadów jego i on podchodzi on mówi o Borowskim jako osobie, która się zagubiła, jako osobie tragicznej. On jest tak jak najdalszy od potępienia jego. Tak, tak, tak. To Ludwiku, to może ty. Ja bym odpowiedział na pytanie, dla kogo jest ta książka, nie odnosząc się do metryki potencjalnego czytelnika, ale wskazując na trzy płaszczyzny tej książki, z której każdy może być zainteresowany inną. Znaczy, po pierwsze jest to płaszczyzna historyczna, druga to płaszczyzna psychologiczna, a trzecia płaszczyzna ideologiczna. I w moim przekonaniu każda z tych płaszczyzn jest bardzo pogłębiona i może takiego czytelnika usatysfakcjonować. Jeżeli chodzi o płaszczyznę psychologiczną, mamy tutaj przedstawionego człowieka, który jeszcze przed II wojną światową był, tak powiem, wierzącym komunistą. Następnie trafił do Auschwitz, udało mu się stamtąd tak przeżyć i wierząc głęboko w ideę socjalistyczną, na początku chyba sobie nie uświadamia tak naprawdę, z czym wiąże się budowa komunizmu w ustroju socjalistycznym. Następnie zaczyna dostrzegać pewne rzeczy, ale tłumaczy to sobie w ten sposób, że tam, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą, i stosuje szereg takich właśnie samooszustw. Wręcz takich, broni się rękami i nogami przed prawdą. Tak, mi się to bardzo kojarzy z dzisiejszą Rosją putinowską, w której Rosjanie często zwalają winę na to, że to nie jest wina cara, tak? Putina, tylko dołu tak zwanego, albo otoczenia. No i taki wybieg stosuje. No pewnie góra o tym nie wie, tylko ci kaci na dole się źle zachowują, prawda? I ta góra absolutnie o tym, przywództwo o tym nie wie. Oczywiście pewne rzeczy trzeba poświęcić, żeby tutaj element reakcyjny został wytępiony, żeby budować szczęśliwą przyszłość. No ale kiedy pojawiają się kolejne postaci, dociera do niego coraz więcej prawdy, czy to jego ojciec, czy Natalia, która tutaj mówi, czy ten brat tej Natalii, czy też jakiś głos jego sumienia spersonifikowany poniekąd przez tego studenta Tomasza, który nawet nie wiadomo, czy istnieje, czy nie istnieje. No, w tym momencie chyba odpowiedzią jakiegoś rodzaju jest szaleństwo, wydaje mi się. Więc tutaj mamy ten obraz z jednej strony. Z drugiej tą płaszczyznę ideologiczną. Wydaje mi się, że też Urbankowski bardzo dobrze wniknął w ideologię komunistyczną. Mi się od razu, tak nawiasem mówiąc, bardzo to skojarzyło z taką książką wydaną już po śmierci Borowskiego w 1952 roku, książka Jerzego Andrzejewskiego, Partia i twórczość pisarza, kiedy już między innymi na podstawie tutaj marksizm, a językoznawstwo Stalina jest zaproponowany program tego, w jaki sposób pisarz ma służyć partii, ma tępić ten element wsteczny i tak dalej. I tutaj właśnie jest przedstawiony ten obraz pisarza jako takiego inżyniera dusz i takiej podległości tak zwanej nadbudowy w marksizmie wobec bazy, tak, czyli tych stosunków ekonomicznych, materialnych, oraz to, że nie ma trzeciej drogi. Jesteś z partią albo jesteś przeciwko partii. I tutaj jeżeli próbujesz szukać trzeciej drogi, to znaczy, że jesteś przeciwko partii, tak? Jesteś też elementem reakcyjnym i to też bardzo dobrze pokazuje ta książka. No i trzeci, ten element oczywiście historyczny, to wydaje mi się, że trochę o nim już powiedzieliśmy, więc może nie będę się dublował. Więc dla mnie każdy jest pogłębiony. System kłamstwa takiego propagandowego jest głęboko tutaj. Autor głęboko w to wszedł, pokazał w jaki sposób sprytny, cwany, myśląc, pięć ruchów do przodu, ci szachiści ówcześni planowali różne rzeczy, tak? Jak skłonić, jak złamać psychicznie danego pisarza, jak skłonić go do robienia tego, jak tak głęboki był taki wywiad psychologiczny wśród tych twórców propagandy. Więc to jest moim zdaniem nie tyle przekonanie przekonanych, co pogłębienie wiedzy na ten temat. Rozumiem. Nie, to rzeczywiście, to z tym bym się mógł zgodzić i się zgodzę.
Więc jeszcze taką jedną rzecz chciałbym poruszyć przed końcem. W sumie problem, cały problem tej powieści, problem artysty wobec władzy. I tu zwrócę uwagę najpierw na dwie postacie, które się tutaj pojawiają. Z jednej strony właśnie Gołubiewa, który, tak jak wspomnieliśmy, on tutaj pojawia się jako ten, który no, nie sprzedał się, tak? On bierze udział w tym życiu literackim, ale no, jest gdzieś z boku. To nie jest człowiek, który się zaangażował. To powiem wam tylko, że są tacy ludzie współcześnie, którzy to też mają Gołubiewowi za złe. Nie to, że się nie zaangażował, ale że ich zdaniem no, się umoczył. I to jest artykuł na Teologii Politycznej. Ja nazwiska tego historyka nie wymienię, bo artykuł jest w ogóle kuriozalny. No ale facet zarzuca Gołubiewowi to, że no, skoro on pisał w latach tam 40., 50. o historii, to z jednej strony przemilczał pewne rzeczy, które się działy wtedy, tak jakby można było oczywiście o nich pisać, nie wiem skąd ten pomysł w ogóle, ale z drugiej strony, że ta narracja o tym silnym władcy to było takie pójście trochę na rękę, że komuniści na to mogli przymknąć oko, bo no tak, to my też tutaj mamy teraz silnego władcę, więc jak najbardziej, proszę, wydajemy. Ale wydaje mi się, że to są zarzuty to totalnie kuriozalne, tak? To w ogóle, no ale zaznaczam tylko, że jakby z czymś takim się spotkałem. Druga rzecz natomiast taka, która trochę przyznam szczerze, Tego bym się delikatnie przyczepił, bo mamy tu postać Słomczyńskiego, przyjaciela głównego bohatera, który, jak dowiadujemy się z książki, no, też się umoczył był w pewnym momencie, tak, współpracą z bezpieką. Natomiast już w posłowiu, zresztą zgodnie z prawdą, dowiadujemy się o tym, że on tę współpracę zerwał. Tak? I to jest bardzo uczciwe postawienie sprawy, no bo tak rzeczywiście było. Problem polega na tym, że mamy inną postać Konwickiego i w przypadku Konwickiego to jakby z powieści dowiadujemy się, że tak, no zaangażował się tutaj we współpracę, znaczy na innym może trochę poziomie, bo on jakby wszedł w powieści, oczywiście wskakuje do partii na miejsce Borowskiego, tak, zgłasza swój akces, po jego śmierci już, i no ale nie dowiadujemy się, co było później, tak? Że on też podobnie jak Słomczyński jednak no, zerwał te bliskie relacje. Też bym się tego nie czepiał, dlatego że Słomczyński był istotną postacią w powieści, tym przyjacielem, który roztaczał, prawdopodobnie zadaniowany do tego, roztaczał tutaj marzenia o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych i przewijał się wielokrotnie, natomiast Konwickiemu zostały poświęcone jeden, może dwa akapity, więc niekoniecznie w tych migawkach on musiał akurat być umiejscowiony, moim zdaniem. A wiesz, bardziej chodziło mi o przypis gdzieś tam w finale, nie? To tylko tyle. Ale no nieistotne, niech będzie. Natomiast do czego, o co innego chciałem zapytać, że jak wy postrzegacie ten problem w ogóle, już nawet może odchodząc od powieści, odnosząc się do teraźniejszości, do przeszłości, ale cały czas pamiętamy, że to no jakby główny problem powieści, relacji między artystą a władzą. Czy to jest rzeczywiście tak, że artysta ma pewne powinności, czy może ich nie ma, czy nie powinien milczeć, czy ma prawo do milczenia? No takie ogólne pytanie rzucam jakby, jeśli chodzi o wasze refleksje z powieścią, z przełożeniem na rzeczywistość, no bo przecież od tego jest literatura. To może od Mirosława zaczniemy. Przede wszystkim w tej kwestii trzeba zacząć od tego, że ja uważam, że po pierwsze, każdy przypadek trzeba rozpatrywać oddzielnie. I co do każdego przypadku trzeba się dowiedzieć jak najwięcej rzeczy, włącznie, jeśli to możliwe, z motywami. Bo nie ma generalnie jednej oceny, chociaż co do proporcji, jeśli chodzi o liczby, to znaczy ilu się więcej umoczyło, ilu mniej, w jakim stopniu, to tu by można
dyskutować. Ale i też no, tak właśnie, no, to jest właśnie, właściwie główne, co ja mam do powiedzenia na ten temat, bo inaczej może trzeba oceniać Słomczyńskiego, inaczej Konwickiego, bo Konwicki owszem, przeszedł do opozycji, ale to już było dużo później, a przedtem on miał straszny okres, łącznie z konfabulowaniem i oskarżaniem o zbrodnie swoich kolegów z oddziału. Zresztą jest cała książka, monografia na ten temat, gdzie są udowodnione te świństwa po prostu, co on wypisywał. Także tutaj właśnie zależy i tu, no, czy pisarz ma powinność? No, pisarz ma powinność tak jak każdy porządny człowiek, no, żeby zostać porządnym człowiekiem. Pewnych rzeczy się nie robi. Natomiast moim zdaniem nasza elita literacka generalnie jako całość nie zdała egzaminu w tym względzie po wojnie, niestety. Ale wiesz co, bo ja o tę powinność pytam, ja często pytam pisarzy, bo tak zdarzało mi się jakieś wywiady przeprowadzać, to zawsze lubię to pytanie zadawać, bo wiesz, no dzisiaj jakby żyjemy w wolnym państwie, no. Myślę, że możemy się mniej lub bardziej z tym zgodzić, ale chodzi mi o coś innego. No, pojawiają się ludzie, pojawiają się celebryci, którzy biorą pisarzy, myślę o konkretnej osobie, ale bez nazwisk, tak? Biorą pisarzy czy tam artystów i mówią, no ale jak to, przecież to nam demokracja umiera na naszych oczach, dlaczego ty się nie odzywasz, ty no, nie masz prawa milczeć, musisz się odezwać, nie? Więc, ale właśnie, ale zobaczcie, Czy to nie jest jednak tak, że no musi ten pisarz mieć pewne pole manewru, bo okaże się za chwilę, że go rozszarpią, bo każda grupa, każdy światopogląd będzie żądał od niego, że ty masz się teraz wypowiadać w naszej sprawie, tak? Moim zdaniem to jest lustrzane odbicie, to samo, tylko ze znakiem przeciwnym, podejścia takiego, że pisarz musi zacząć wziąć udział w budowie socjalizmu, pisać o nowej hucie. Bo jak nie, to pisarz nie może pisać o jakichś kwiatkach i o miłości, bo kurczę, tutaj się socjalizm buduje, do jasnej cholery, i my walczymy o dobro przyszłych pokoleń. Tak samo teraz. Pisarz nie może, bo tu się demokracja wali. Natomiast ja uważam, ja bym na to odpowiedział tak, jak przypisuje się, to chyba Staw odpowiedział, jak się go spytali, czemu pan pisze o jakichś kwiatkach, pszczółkach, miłości, a nie o ojczyźnie i niepodległości. Panie, mówię, a od tych spraw to ja mam Piłsudskiego. Także pisarz niech po prostu pisze to, co czuje i później się go oceni i tyle. Znaczy ja się z pewnością tutaj zgadzam z tobą, Mirku, że należy te wszystkie osoby inaczej oceniać, inaczej trzeba oceniać Herberta, który od początku był na nie, inaczej, nie wiem, Warzyka, który tam w 55 roku się odważył już coś tam podnieść rękę na socrealizm, jeszcze inaczej tych, którzy w 68, nie wiem, klapki im z oczu spadły w 80, tak? Tak jak właśnie Rynkiewicz. To jest ważne, kiedy który tak, odchodził od tego, to jest ważne. Tak, a inaczej tych, którzy w roku tam 90 nagle stali się Europejczykami, tak. Więc to są zupełnie różne sytuacje, to tylko tak nawiązuję. No a co do, Igorze, twojego pytania, no powiem tak, oczywiście nie możemy porównywać dzisiejszych czasów do czasów stalinowskich, bo to by było no nieuczciwe wobec ofiar przede wszystkim stalinizmu, natomiast no jednak widać pewne podobieństwa w takim wysługiwaniu się systemowi, z tym, że już nie mówimy tutaj o polskim, tak, polskiej władzy, tylko na przykład władzy europejskiej. A wręcz tutaj wypowiedzenie posłuszeństwa budowaniu jakiejś tam nowej, inkluzywnej Europy, no i to jest chyba najbardziej w tym momencie kontrkulturowe. Bo bardzo niewielu pisarzy, Urbankowski chyba właśnie do nich należy, są w stanie się na to poważyć. No ale mamy takie różne przykłady w dzisiejszych czasach też. Mi przychodzi na myśl spośród takich artystów na przykład Maciej Maleńczuk, który zaproszony do tygodnika prawicowego powie coś niedobrego o homoseksualistach, potem do liberalnego powie coś dobrego o homoseksualistach, a potem z rozbrajającą szczerością powie, że no tak, muszę tak mówić, bo muszę mieć pieniądze, bo muszę kupić podręczniki córkom do szkoły, prawda?
Więc okay. Tego typu szereg dzisiaj postaw możemy obserwować wśród dzisiejszych artystów, ale myślę, że nie jest złą drogą nie danie się zastraszyć, bo mamy też nawet wśród celebrytów takich, którzy jakoś tam trochę pozostają niezależni. Myślę, że jednak duża część osób ich szanuje za to mimo wszystko. Nikt ich do końca za to nie akceptuje, nikt nie zalicza ich do swojego plemienia, ale nie tracą tak dużo na sympatii, moim zdaniem, ogółu, tak, swoich odbiorców. Mnie tu fascynuje postać Szczepana Twardocha, który chyba mimo wszystko nie daje się cały czas zaliczyć do żadnego obozu. Znaczy z tym prawicowym już zerwał już dawno, ale jednak on za bardzo tam ością w gardle staje tym przeciwnym, bo Szczepan Twardoch, jak tutaj obraża Polskę, to jest w porządku, ale tutaj zacytuję mojego znajomego internetowego dziennikarza. Może odnajdzie tutaj swoje słowa, ale jak już Szczepan Twardoch rozbija główki małym foczkom, no to w tym momencie przestaje być fajny. Albo jak opowiada o tym, jak tam polował na Spitsbergenie czy gdzieś indziej, to już przestaje się go lubić. I zresztą jak mówi, że ma zupełnie gdzieś różne protesty przeciwko różnym rzeczom, no to też jakby przestają się nim tutaj interesować, albo wręcz przeciwnie, reagują agresją. To nie wiem, czy chcielibyście jeszcze coś na koniec dodać? No, tu jest parę tematów, ale to już żeśmy nie poruszyli, chyba nie poruszymy. No, na tak. Przykład. Tak, to już. Ja powiem tylko jedno. Przy ocenie tego wszystkiego, postaw literatów generalnie z epoki stalinizmu, należy pamiętać też o jednym, że oni nie ryzykowali, to znaczy odmowa udziału w tym, pasywna, odmowa udziału w stalinizowaniu Polski nie groziła im ani aresztem, ani więzieniem, ani życiem. Aktywność, tak, ale to nie była sytuacja lat 30. w Związku Radzieckim, gdzie po prostu, no wiemy jak to było, Babel, Pilniak, Mendelsztam, oni wszyscy poginęli. U nas tego niebezpieczeństwa nie było. Na przykład gdyby literacy krakowscy odmówili, zresztą byli tacy, tego sławnego podpisania listu w sprawie procesu kurii krakowskiej, to Lemowi, Szczepańskiemu włos z głowy nie spadł, a jednak podpisali, ponieważ tutaj to była sprawa na innym poziomie. Tu chodziło o to, żeby no, może inaczej, nie ryzykowali życiem, a jednak brali w tym udział. Tak, znaczy oni ryzykowali utratą przywilejów. Tak, znaczy dobrym przykładem jest Malewska, która po prostu cierpiała biedę, tak, za swoją odmowę. Inna rzecz, że zakaz wydawania, publikowania pisarza, to jest dla niego strasznie ciężka sprawa. Tak, tak. To jest bardzo bolesne, ale mimo wszystko to nie są tortury i to nie jest strzał w potylicę. Ja właśnie cieszę się, Mirku, że podjąłeś ten temat, bo tak jak powiedziałeś, to można wymienić, ja akurat znam dwa przykłady, bo tych przykładów nie było wiele, umówmy się, spośród znanych pisarzy, którzy jakichś tam postaw serwilistycznych wobec systemu wówczas nie prezentowali, właśnie Tyrmanda i Herberta. No Herberta, no tak jak nikt nie torturował, no on po prostu pracował taką miał słabo płatną pracę urzędniczą gdzieś w pracowni chronometrażu i tam nikt specjalnie go nie prześladował. Podobnie Tyrmand, no klepał biedę rzeczywiście, ale no też nikt go tam nie mordował za to. Po prostu wybór, to nie był wybór pomiędzy śmiercią, więzieniem, a wysługiwaniem się partii, tylko to był wybór między pisaniem do szuflady, ewentualnie porzuceniem tego pisarstwa, a różnymi zaszczytami. To był faktyczny wybór i to powinniśmy sobie zapamiętać. Tak. Natomiast na podsumowanie powiem tylko tak, moim zdaniem zdecydowanie zachęcałbym do przeczytania tej powieści. To jest moim zdaniem świetna powieść pod każdym względem. Nawet jeżeli jakieś drobne możemy tutaj uwagi tak krytyczne poczynić, to one gdzieś tam umierają w całości, która jest po prostu bardzo dobra. I myślę, że również pewien charakter uniwersalny ona posiada w tym sensie, że możemy wyczulić się również na pewne postawy dzisiejszych pisarzy, lepiej je dostrzegać oraz
no, zrozumieć, że są to po prostu ludzie, którzy no, są, tak powiem, choćby wspaniałe i wzniosłe rzeczy pisali, nie są immunizowani na pokusy, tak, zaszczytów, prestiżu, dóbr materialnych, klepania po plecach i tak dalej, więc to w tym sensie jest to uniwersalne przesłanie. Okej. Ktoś narzeka na to, że żadne dobre powieści w Polsce się nie ukazują, to ja zachęcam do tej i myślę, że będzie taka osoba usatysfakcjonowana, o ile chociażby minimalnie na którąś z tych trzech płaszczyzn ją interesuje, o których wspomniałem wcześniej. Tak. Podpisuję się pod tym. Tak, tak. Ja myślę, że to jest przykład takiej powieści, a to rzadko się zdarza, której środowisko no, prawicowe, konserwatywne, tak, no bo nie ma się co oszukiwać, że Urbankowski do niego nie należy, tak, którego się nie powinno wstydzić. Bo ja tak jak mówię, ona mi się podobała, jak najbardziej mi się podobała, ale mówię, po samym początku to myślałem, że w ogóle będę zachwycony, natomiast no, ostatecznie trochę mi się tam pewne rzeczy rozmyły, ale jednak nie ma się czego wstydzić, to powtarzam, a to już jest bardzo dużo, bo takich powieści tutaj po tej stronie barykady no nie pojawia się wiele, niestety. I z tym się zgadzam. Niestety, nie. Ja jeszcze bym nawiązał na koniec do naszej rozmowy tutaj na moim kanale, tak, o propagandzie w kryminale współczesnym, w której właśnie na końcu zapytałem cię o tym, czego powinni wystrzegać się konserwatywni pisarze, żeby nie było to poczytywane jako słaba, taka siermiężna propaganda. Wymieniłeś tam kilka elementów i ja uważam, że Urbankowski właśnie te twoje tutaj zalecenia spełnił. Tak, tak. Nie jest to siermiężna propaganda absolutnie, no, oczywiście. Doskonała autopsja zła i kłamstwa systemu totalitarnego. Okej. W takim razie ja wam bardzo dziękuję za rozmowę i tak jak mówię, z tej racji podejrzewam, że pewnie słuchać nas będą w okresie świątecznym. No niestety taki temat się trafił na święta, to chciałbym wszystkim słuchaczom, ale wam też życzyć wesołych świąt i życzyć takich świąt przeżytych z jakimś sensem, z odnalezieniem jakiegoś sensu, z odnalezieniem w swoim życiu jakichś wartości, a jeśli nawet nie musicie ich odnajdywać, bo już je odnaleźliście, to utwierdzeniu się w tym przekonaniu i utwierdzeniu się w tych wartościach. No i wesołych świąt i na przyszły rok wielu, wielu takich ciekawych właśnie spotkań lekturowych. Ja również bardzo dziękuję, podpisuję się też pod tym wszystkim i wyrażam szczerą nadzieję, że jeszcze się z okazji jakiegoś innego tematu też spotkamy i pogadamy, bo byłoby mi bardzo miło. A ja mam nadzieję, że tak, że nam się uda, zdecydowanie. Czekamy też na kanał, bo to łatwiej będzie wtedy pewnie. Mirku, czy już nazwę masz wybraną? Bo tutaj zachęcił, a nie wiadomo czego szukać, to może powiedz. Jest parę koncepcji, ale ja powiem tylko tak, że to słowo awantury jest nie od parady. Aha, rozumiem. Rozumiem. To ja na pewno będę przypominał, więc bądźcie uważni, bądźcie czujni, towarzysze. Tak. I tym akcentem... Wykazujmy czujność kontrrewolucyjną. Tak. Na swoim odcinku. Na swoim odcinku. Tym akcentem kończymy. To był Graf Zero, vlog literacki. Bardzo serdecznie wam dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.